akcja, opał. Ochman, o cholera. Opał. Piosenka została zaproponowana na Discordzie i że z opisu wynikło to, że ma przepiękne widoki, więc jestem bardzo ciekaw tych przepięknych widoków. Zobaczmy, jak Ochman śpiewa i opał. Nie wiem, kto to jest ten opał. Możliwe, że słyszałem głos, ale nie kojarzę po prostu ksywy, za co przepraszam, nie? Dobra, lecimy. Uwaga, wszystko jest git, widać, wszystko widać. Jedziemy. A, rzeczywiście widoki, kurwa, fajne. Uuu, naprawdę widoki fajne. Już widzę. I kadry. Gdzieś unosisz mnie, w sobie noszę ciężar. Kazali poczuwać się, a wyczuwam niesmak. Dziwnie gada. Zaokrągli mnie jak piersi, włóż między gdzieś tam. Na chwilę zatrzymaj wdech, będę bliżej serca. Na chwilę zatrzymaj się, jeśli to ucieczka. To co za nami to lęk, lub jego domieszka. Trochę nie pasuje to jak śpiewa do tego jak się rusza. Gdzie mnie przyjmą miejsca, a przyjmują mnie jak gest. I nawet jeśli to grzech, co konie omieszkam. Latać nad chodnikiem met, na chuj mnie umniejszasz. Już nie cofnę się powstecz, nie zrobiłem save'a. Ostatnia apteczka w niej, ostatnia tabletka. Może powiem tak, pierwszy raz go słyszę, dziwnie mi się go słucha z racji tego, że po prostu gdybym go nie widział, to bym lepiej to chyba odebrał, a że on się rusza nieproporcjonalnie do tego, jak śpiewa, czyli śpiewa bez emocji, a tu robi to mnie irytuje, szczerze mówiąc. Po prostu drażni. Ale rzeczywiście kadry są piękne. Ten, kto robił ten teledysk, wie, co robi, nie? Moim zdaniem. Jebać dywanowy szmer, gram sztukę na deskach, jak wystawili. Trochę mi kojarzy tego. Cholera, jak on miał. Zajebisty jest taki raper polski, młody. Wikingów śpiewał. Vikings. Cholera, patrzcie, no nie pamiętam. No kuźwa, nie pamiętam nazwy. Boże, kochany, ja tu mam pamięć, kurwa, muchy, nie? Naprawdę, zaraz wam czekaj. Vikings. Sarius, tak, Boże! Swojego czasu słyszałem to tak dużo razy. Przypomina mi taką gorszą wersję Sariusa, bo Sarius ma dosyć podobnawy głos miejscami do niego, do tego typa. Znaczy ten typ ma do niego, Sarius ma do niego, tak? I powiem wam, że tylko, że Sarius daje emocje, jak on robi te brum brum i tam pokazuje, to czuje to, bo w głosie to wynika. Tu mamy gościa, który robi który mnie wybija z rytmu, bo jego głos i tonacja nie jest kompletnie pasująca do tego. To jest to i to mnie drażni, ale ten, kto robił teledysk, wie, co robi, bo są przepiękne kadry, rzeczywiście. Naprawdę. Odegram spektakl, bo wypisuj mnie. No zobaczcie, no kurwa, jak to wygląda. Tylko wywalcie tego typa i będzie git. Wszystko w moich rękach. Kolejna piosenka Ochmana, która podobnie brzmi. Ale to daje taki klimat. Zbyt szybko się spala sens, jak za cienka bletka. Mordo, mam plecy jak hejs, ale zbiłem ekran. Jak brakuje mi u niego emocji. Tak, by się przebić przez szkła. Lubię, kiedy mamy wylot mała, ale nie na przestrzał. Nadal mam misję jak wieszcz, który w wierszach wieść. Sławo tego, dawaj więcej Ochmana, a tego typa trochę mniej. Mi penthouse, calling ziom, co robi cash na woreczkach, nerkach. Pyta mnie, czy może chcę, bo będzie. Kurwa, ale wow. Wow! Nie no, kurwa, teledysk, ten, kto to robił, to po prostu... ja pierdzielę. Ja! Zobaczcie, to jest teledysk. Zajebisty. Taki no fajny klimat, tylko ja bym bardziej chyba się wczuł, jakby tego typa mi nie pokazywali. Bo on zasłania mi ten piękny widok. Mała, na chwilę mnie masz, choć nie gramy w berka. Zostawmy pamięci ślad jak na kurwa, cudownie zrobiłem to. Mój największy strach to, że w nowych tekstach nie poruszę już nikogo jak ostatnia bierka. Nie poruszaj się, czy mogłabyś przez chwilę nie drgać. Tylko wtedy robię rap, gdy płynie
Czyli co, Ochman robi to za tło. Szkoda. To było fajne. A, to końcówka. Aha, czyli pod koniec najlepiej, dobra. To jest tak, jak Ochman wchodzi, fajny klimat tworzy i wydaje mi się, że trochę go brakuje, nawet bardzo go brakuje w tym, w tej piosence. Ten gość jest po prostu moim zdaniem bardzo kiepską podróbą Sariusa. Oczywiście on nie jest jego podróbą, tylko przez to tak powiedziałem, bo głos jest niezwykle podobny. Tylko, że on nie ma emocji w ogóle w tym, jak śpiewa. On po prostu wali tak... Ten, ale cudowny teledysk, naprawdę przepiękny, robi niesamowitą robotę, to w ogóle ten, kto robił ten teledysk, to zasługuje na podwychę u nich, naprawdę, bo jest rewelacyjny, byłoby cudownie jeszcze bardziej, gdyby tego gościa mi nie pokazywali, bo drażni mnie typcio, drażni mnie nie dlatego, że jest chujowym raperem czy coś takiego, tylko że drażni mnie dlatego, że to, jak on śpiewa, nie pasuje do tego, jak on się rusza. Wiem, że to jest takie czepianie się pierdół dla niej większości z was, podejrzewam, ale no kurwa, no nie mogę jakby, no nie wiem, no nie mogę tego przeboleć, nie? Dziwny typ po prostu. Pierwszy raz go swoją drogą słyszę. Sarius moim zdaniem o wiele bardziej emocjonalnie potrafi rapować i czuje ból, czuje u niego jakąś tam złość, czuje to, że jak on robi właśnie te ruchy, to te ruchy są spowodowane właśnie tym, jak on śpiewa, a nie kurwa tylko dlatego, żeby, nie wiem co pokazać, zaszpanować. Ochman fajnie wchodzi, bardzo przyjemne. Na początku co prawda nie mogłem go w ogóle zrozumieć, bo on tak gada, znaczy on śpiewa tak, że... Ale ogólnie to on robi taki klimat przyjemny, taki mistyczny wręcz klimacik, który bardzo fajnie pasuje do tego teledysku. Ale za mało go. Po prostu jest go za mało moim zdaniem. To tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tą pioseneczkę. Bardzo fajna pioseneczka. Jak Ochman śpiewa, bo jak ten typ mi śpiewa, to już mi nie pasuje. Ale dla teledysku bym sobie pooglądał. Ja bym wyłączył dźwięk, włączył samą muzykę i od czasu do czasu Ochman, który by tam robił swój taki mistyczny klimat, wywalić tego typa i perełka, nie? Tak jak dla mnie. Chociaż może krytycznie mocno podchodzę, ale rzeczywiście tak jest. To tyle ode mnie. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie. I do następnego.